Chociaż świadomość ludzi jest coraz większa, nadal zdarzają się prezenty w postaci zwierząt. To nie tylko króliki, kotki czy pieski. Pomysłowość rodziców, cioć, wujków czy chrzestnych nie zna granic. O ile świadoma decyzja podjęta w gronie rodziny nie jest zła, o tyle takie prezenty z zaskoczenia niemal nigdy nie są dobrym pomysłem. Schroniska dla zwierząt kilka razy w roku przeżywają prawdziwe oblężenie. Dzieje się tak najczęściej w okresie komunijnym oraz tuż po świętach Bożego Narodzenia. To właśnie wtedy najczęściej wśród różnych wymyślnych prezentów pojawiają się także zwierzęta. Korzystając z okazji, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Dzięki Wam będziemy mogli się stale rozwijać. Każdy lubi dostawać prezenty. Dla dzieci to ogromna frajda, bo któż nie cieszy się z podarków? Dla wujków, ciotek i innych członków rodziny to z kolei okazja, by wywołać uśmiech dziecka wymarzonym upominkiem, lecz częstokroć także, aby zabłysnąć jakimś nieszablonowym prezentem. W ostatnich latach coraz częściej takim darem są zwierzęta. Czy to dobry pomysł? Wielu darczyńców jest przekonanych, że oczywiście tak. Wiadomo przecież, że opieka nad takim pupilem nauczy młodego człowieka odpowiedzialności i empatii wobec tak zwanej braci mniejszych. A przynajmniej powinna. Niespodzianka w postaci psa, kota czy innego zwierzaka bez wątpienia wprawi dziecko w euforię. Pytanie tylko, na jak długo i co po tym? Kto będzie zwierzakiem się zajmował? Kto będzie go karmił i sprzątał po nim? Wyprowadzał na dwór czy zawoził do weterynarza? Co, gdy dziecku w końcu znudzi się zwierzak albo zacznie przeszkadzać, na przykład przed wyjazdem na wakacje? Zwierzak jako prezent nie ma nic wspólnego z uczeniem dziecka odpowiedzialności. Pamiętajmy, że zwierzę nie jest rzeczą i nie da się go odstawić na półkę, gdy po jakimś czasie się znudzi lub zacznie sprawiać problemy. Podstawową zasadą, o której musimy pamiętać i jednocześnie wpajać ją dzieciom już od najmłodszych lat, jest to, że do opieki nad zwierzakiem należy się odpowiednio przygotować. Zwierzę nie nadaje się dla każdej osoby. Musimy być świadomi, że adoptując zwierzaka, bierzemy odpowiedzialność za żywą istotę. Kiedy jest jej źle, gdy chce się jej jeść, poczuć bliskość i czułość polega tylko i wyłącznie na nas. Nie możemy takiego zwierzęcia, gdy nam się znudzi, odstawić na półkę jak zabawkę, powiedzieć: dzisiaj nie mam dla ciebie czasu, wychodzę. Jest to istota, która powierza nam swoje życie. Nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. Świadoma decyzja pozwoli wyeliminować tak zwany słomiany zapał. Następnym krokiem jest przygotowanie odpowiedniego lokum, dostosowanego do wymagań konkretnego gatunku zwierzaka. Niezmiernie ważne jest to, by wszyscy domownicy zaakceptowali pomysł sprowadzenia do domu takiego pupila. Ktoś może być uczulony, może w domu jest jakiś inny zwierzak, który może nie zaakceptować danego pupila, ale także ktoś będzie musiał się nim zaopiekować, na przykład podczas wakacji lub gdy na przykład dzieci będą w szkole, a rodzice w pracy. Dopiero wtedy można myśleć o adopcji lub zakupie. Niestety, nie wszyscy postępują według tego schematu, co widać każdego roku w schroniskach po okresie komunijnym czy świątecznym. Prezentami bywają coraz częściej zwierzęta egzotyczne – gady, ptaki, małpy i temu podobne stworzenia. Fantazja darczyńców częstokroć ograniczona jest jedynie zasobnością portfela. Lubelskie egzotarium, pełniące funkcję schroniska dla egzotycznych zwierząt, zawsze w czerwcu pełne jest takich właśnie chybionych prezentów. Pomysłowość darczyńców niejednokrotnie zadziwia, ale też przeraża pracowników tej placówki, mimo że widzieli już naprawdę wiele. Co jest często dawane w prezencie? Skorpiony, pająki, duże jaszczurki, czy na przykład węże, także z gatunku, które potrafią dorastać nawet do 8 metrów. To tylko nieliczne przykłady nieprzemyślanych prezentów. Żywy prezent na komunię lub pod choinkę? Na pewno nie w formie niespodzianki. Pamiętajmy, że darując komuś zwierzaka, zrzucamy na jego barki odpowiedzialność za zdrowie i życie podopiecznego, a często także za bezpieczeństwo wszystkich domowników. Musimy pamiętać, że zwierzęta, które pojawiły się w schronisku, też kiedyś były czyjeś. Trafiły do niego przez ludzi, którzy podjęli te decyzje zbyt pochopnie, nie zadbali o ich właściwą sterylizację czy pielęgnację, a później po prostu się tych zwierząt pozbyli.